Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Duch i zaczynamy nowy tydzień, a nowym tydzień będziemy zaczynać dwoma pikami Hero oraz nagrodami, tak jak widzicie, za ligę weekendową. Piąta ranga, 11-7. W pewnym momencie miałem już 10-5 i mówię, no to spoko, może do 14. Nie. Nie wiem dlaczego, ale czy u was też tak jest, że to jest coraz gorsze spocenie w tej lidze weekendowej? No i ja tak miałem. Ale, ale zobaczymy. Co jeszcze? Dwie osoby oddało mi wina, oczywiście tu wam wkleję. Bardzo dziękuję. Kilka wychodziło oczywiście przy 0-0, ale to jest akurat żadna nowość. Kiedyś może wam zrobię odcinek i powiem, przy 0-0 nikt mi nie wyszedł. To się raczej nie stanie. Co jeszcze? Pick z Hero i nagrody za ligę weekendową. Zobaczymy, czy to odda. Takie przewidywanie, co bym chciał? Tak naprawdę to nie wiem. Ginola? Nie, no dobra, popłynąłem za bardzo. Otwieramy nagrody. A nie, najpierw wam pokażę, co ciekawego trafiliśmy u Krystiana. Także zapraszam was do oglądania. I zobaczmy, pigu Krystiana. Jeden z trzech. I zobaczmy, czy odda? Piękny traf. No i tak można strzelać. Antonio Di Natale. Chciałeś, Krystian, napastnika? Proszę cię bardzo, Antonio Di Natale, oj, będziesz zadowolony. Tak jak widzieliście, u Krystiana poszła niezła petarda. Ja też bym chciał taką dobrą kartę trafić. Krystian, gratulacje dla ciebie. Myślę, że ten Di Natale, szukałeś napastnika. Sam do ciebie przyszedł. Chciałeś Eto, a tu proszę. Masz bardzo fajnego napastnika. A my teraz trafiamy już drugą kartę Future Stars. Jeśli ktoś widział mojego shortsa, no to wie, że to już pierwszą kartę trafiliśmy. Dalej tak mocno gdzieś to odbija. Może się troszeczkę cofnę. O. Wyglądam, jakbym dopiero wstał. My to prawie prawda. Najpierw co? Piłkarz mistrzostw fut. 1 z 5. I zobaczmy. Czy kogoś tu można... O! Rodrigo de Paul. 87. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Ładny, wysoki overall do przepałki. Mavi Didi. Kolejny ładny, wysoki overall do przepałki. To mi się podoba. I ostatni? Czy będzie trzeci ładny overall do przepałki? No, Alex Remiro albo Ginter. Weźmy sobie Alexa Remiro. Nagrody? Spoko. 88. I tu 87. Bardzo ładnie. I teraz dwa piki, 1 z 4. Jamie Vardy. Dobrze. I ostatni. Może coś wyżej? Hoffman, 88, super. Jak na piczki? Bardzo dobrze. Nie ma naprawdę co narzekać. Idziemy po paczki. Gdzie są moje paczuszki? Nadal nie otwieramy tych z Team of the Week Premium, to nie ma sensu. Więc to na razie trzymamy. Więc 3 paczuszki, idziemy do pika. Czyli paczka 11 piłkarzy 81+. To jest chyba za wyzwanie te 80+, co robiłem. Ale tu nie mamy nic. To będzie kiepsko. A nie, to Kessie. 84, to i tak słabo. Mogę jakiś walkout wrzucić albo coś. O, może być. Czy coś tu możemy wymienić? 80, jak już na wymianę, to już jest bardzo dobrze. A ty, Oscar? Oscar też. No to w sumie całkiem nieźle. Dobra, idziemy teraz do nagród za... To już są stricte za ligę weekendową, czyli paczka rzadkich zawodników. Zobaczmy, jakiś bukałcik by się przydał. Już bym był zadowolony. No, oczywiście Hiszpan, no bo jak inaczej. No ale Jago Aspas... Dobra, może być. Ale... Jaka to jest norma? O, Pogba. Ładnie się to wszystko będzie tliło. I Tadić. Dobra. Skupmy się, teraz będzie dobrze. Paczka Ultimate i zobaczmy, czy odda. Idzie w lewo, jest dobrze, będzie walkout. Niemcy, nie Hiszpania. Tomek Müller, 87, dobrze. To jest dobry traf. Taki traf mnie cieszy. Tomek Müller, jeszcze trap, Hummels, Chiesa, bardzo, bardzo dobrze. Cieszy mnie to. To tu. To tu, lecimy do pika.
I tak jak widzicie, są już nasi superbohaterowie, Janusz, Panda i Songo. I otworzymy. Czy pobijemy Krystiana? To będzie ciężkie, ponieważ ten Di Natale dość mocno stoi, ale przekonajmy się. Leci pik i nie mamy żadnego duplikatu. Dobrze, to jest plus. Zobaczmy najpierw, czy to są zwykłe, czy World Cupowe. Tu jest World Cup, bardzo ładnie. Tu jest zwykły niestety i tu jest World Cup. Jest dobrze, czyli najpierw od Pandy zaczynamy. Mała fizyczność. Morientes? Nie. QL. Kary QL. Pierwszym trafem. No, tak. Mogło być lepiej. Może teraz Janusza, który był pierwszy. To będzie... Nie, Morientes za szybki, jak na Morientesa. Więc co to może być? Zobaczmy. Aha, to też jest QL, tylko że jego lepsza wersja. Ale to akurat spoko traf. Chociaż różni się tylko jednym punktem overalla. Więc tutaj może jakiś JJ Touré. Zobaczmy. Wszystkie staty są powyżej 80. To będzie albo Touré. Nie, to będzie Marquisio w lepszej wersji. Powiedz mi, że to jest Marquisio w lepszej wersji. Nie. Wszystkie staty powyżej 80. Myślałem, że to będzie Marquisio. Ajajajajaj. Kurde, tak blisko. Sprawdziłem sobie szybciutko. No to ten QL zwykły, wiadomo, nie wchodzi w grę. Park. Około 130 tysięcy. No ale QL to jest koszt ponad 350 tysięcy, więc oczywiście wybieramy QL-a. Lucio by był fajny. Marquisio w lepszej wersji, bo mam zwykłego. No ale QL-em sobie... No potestujemy go, tak? Zobaczymy, co z tego będzie. Także piszcie oczywiście, co ciekawego wam wypadło. Jak wam się oczywiście podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. To oczywiście bardzo mi pomaga, za co jestem wam bardzo wdzięczny. No i chwalcie się, kto tam trafił, Lucio i tak dalej. Ja jestem ciekaw. Także z Krystian, chyba Krystian wygrał ten pojedynek, ale to pierwszy dopiero. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!